ho, ho! Dzień dobry, że przetłumaczę kolegę. Krzysztof Stanowski. I Robert Mazurek. To nie było hał, 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 tylko ho, ho, ho. Powiedziałem już dzień dobry. Zapraszamy serdecznie w wigilijnych nastrojach na nasz świąteczny odcinek. Robercie, tradycji musi stać się zadość, czyli wreszcie mnie przytulisz, żeby złożyć mi życzenia. Nie, takiej tradycji jeszcze nie mamy. Nie mogę cię przytulić, bo mam pompon i jakbyśmy się zbliżyli, to on by przeszkadzał. Ale oni są ten, są kompatybilni, by się polubili. Może byłyby nawet młode. Twój jest samiczka czy samiec? Chyba samiec, ale... To jest na pewno samiczka. To musi być samiczka, bo daje w szyję od tak rana. Jest. Tak. No dobrze. Coś oprócz strojów skomentujemy? Tak, no musimy rozdać prezenty, to jest ta tradycja. Dobrze, ja nawet przygotowałem niektóre. Tak? Tak, od kogo zaczynamy? Od najważniejszych ludzi w Polsce? Zacznijmy od kogoś ważnego. Słuchaj, bo musi być jakaś hierarchia musi być. I tę hierarchię za nas ustalił poważny tytuł, jakim jest Tygodnik Newsweek. No brzmi to bardzo, bardzo dobrze. Będziemy się trzymać rankingu. To brzmi bardzo dobrze, zwłaszcza, że ty znalazłeś się tam w rankingu najważniejszych osób w Polsce. Na 57. miejscu. A Andrzej Duda, albo jak ma na imię ten premier i jak on się nazywa? No w każdym razie premier. Morawski? Jakoś tak. W każdym razie nie ma. Polacy w ogóle nie uważają, że jesteście ważni, więc jak będziecie kimś ważnym wreszcie, to przyjdźcie, dostaniecie nagrody, a na razie... Ciao, chłopaki. Premier na nic nie ma wpływu. Nie. W przyszłym roku może się załapać, bo miał wpływ na odbiór reprezentacji Polski po powrocie. Trochę tam nabałaganił. Mam ból głowy, więc bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Więc może, skoro Robert Lewandowski był wysoko i na liście był Zbigniew Boniek, to może Mateusz Morawski się tam znajdzie. Albo jakoś podobnie. W każdym razie, któryś z nich się złapie, Morawski, Morawiecki, nieważne. W każdym razie, jedynym pisowcem, no jednak ta partia rządzi, no wypadałoby komuś coś dać, no, tak. Jedynym pisowcem, który się załapał, jest na miejscu 50. Wciąż przede mną. Ale za Jaconiem, za ludźmi, których nazwisk w ogóle nie pamiętamy. Za Sylwią Spurek. W każdym razie, jest tam Jarosław Kaczyński. Powtarzam. Nie powinno was być w tej izbie. Dopuściliście się zbrodni. Tak. Tylko, że on wszystko już ma. Co my możemy mu dać? Wiesz co, to prawda, bo do dóbr materialnych to on nie przywiązuje wagi. To wszyscy wiedzą. Z tych, które są mu potrzebne, to już wszystko ma. Więc ja bym mu dał jakieś takie wrażenie, wiesz, coś takiego mniej materialnego. Experience. O właśnie, nawet tak bym mu dał, jakbym mu miał powtórzyć. I dałbym mu to... Znaczy, pomyślałem sobie tak, wiesz, no, co, tak, był taki film, na przykład, Jak myślą kobiety, to dawno temu było. Tak. With his feminine side. Dad! Hi! What are you doing? Exfoliating? Ja myślę, że Jarosław Kaczyński, jako człowiek, który chce rządzić Polską sercami i umysłami Polaków, mógłby też rządzić umysłami Polek, żeby się poczuł jak kobieta. Ale czy to... Nie, niczego, żadnych takich tutaj zabiegów, nie, żadnej zmiany płci, korekty, niczego takiego, nie. Niech tam żyje Jarosław Kaczyński, a nie pani Jarosława. Broń Boże. Prezes wchodzi, a my co? Jarosław! Jarosław! Po prostu, co robią kobiety? Tak sobie pomyślałem, no malują się, co jeszcze robią kobiety? No, alkoholizują! Oczywiście, dają w szyję. Więc ja bym mu dał po prostu flaszkę dobrego mozelskiego wina. Żeby się poczuł jak młoda polska kobieta, która regularnie dzień w dzień spożywa nadmiarowe ilości alkoholu. Więc nie w święta, tylko po świętach, panie Jarosławie, żeby... Od poniedziałku do piątku. Pięć butelek wystarczy? Pięć butelek. Nie, mam, albo dziesięć. Tak. Ja mam sobie, da w szyję, poczuje się pan kobietą wreszcie. Jezus Maria, wtedy wszyscy go pokochają. Mężczyźni, kobiety, wszyscy na raz. No dobrze. No dobrze, ale jest jeszcze drugi polityk. On był nawet pierwszy, że się tak wyrażę. Pierwszy na liście. Najważniejszy. Znaczy ja nie mam oporów niestety. Nie mam kompleksów. Znaczy inni mają opory. Problem jest ten sam. Donald Tusk wszystko ma. To jest niestety... Co my możemy mu dać? No nie wiem, a co ci przychodzi do głowy w ogóle? Wino znowu. No lubi czerwone wino, ale ma. Cygaro. No, ma. Kosmicznie wysoką emeryturę. Proszę cię, ma. Rany. Choinkę. A, choinkę sobie kupił, ma. Co może, czego nie ma Donald Tusk? Wiem, co lubi Donald Tusk. Co lubi Donald Tusk? Piłkę nożną. Oczywiście, że lubi haratać. Więc ja proponuję. Dać mu piłkę.
koszulkę. Koszulkę? Ukochanej drużyny narodowej. I to nic, że ta drużyna zawodzi, regularnie zawodzi. Na Mistrzostwach Świata fatalnie zwykle. Przepraszam, to, nie chcę nic mówić, ale styl i wyniki. To nic, że wielu się wstydzi za grę tej drużyny. No, ja nie wiedziałem, że to z twoich ust padnie, ale tak. No. To nic, bo ukochaną drużynę się po prostu ma i koniec. To prawda. Może grać nawet w trzeciej lidze. Dlatego dla Donalda Tuska. O! Schweinsteiger. Do odbioru w kanale sportowym. Panie premierze, znajdziemy też inne koszulki. Niech się pan pocieszy. Dostanie pan kilka do wyboru. Takie europejskie pan dostanie. A czy ja teraz mogę w końcu wystrzelić ze swoim prezentem? No oczywiście, widzę, ponieważ, że się cieszysz, że tak, wreszcie bo ja mam w głowie cały czas tą piękną historię z Komendy Głównej Policji. No i co? I ja nie chciałbym, żeby ta historia tak po prostu umarła, żeby wszyscy się wstydzili tych granatników, żeby udawali, że to się nie wydarzyło. Ile afer umarło w Polsce? To prawda, prawda? Wszystkie w zasadzie. Zatruwamy jakieś tam ryby, a potem udajemy, że one tam dalej są. Tak. I to samo z granatnikami. Będziemy zaraz udawali, że ich w ogóle tam nie było. Więc ty znalazłeś jakiś granatnik? Owszem. To jest granatnik dla komendanta głównego policji, żeby mógł sobie bez konsekwencji postrzelać, rozumiesz? Zobacz. Piękne? Piękne. I to bez przyrządu optycznego trafiłeś. On jest. Trafiłeś kamerzystę w głowę. On jest nienaładowany, nic się nie bój. Idź mi z tym. On też tak myślał, że jest nienaładowany. No wiem. I patrz, ja stawiam pionowo, żeby się nic nie stało. Nie, jasne, stropne. Jesteśmy na parterze, tam na dole nic nie ma, dobrze. Chociaż nie, garaż. I mój samochód. Twój samochód. Dobrze. Krzysztofie, drogi. Tak. No, trzecią na pewno osobą, którą musimy nagrodzić, jest człowiek, który w zasadzie w sposób jeszcze nieformalny dał nazwę naszemu programowi. Mazurek Stanowski i... Sutryk. Oczywiście, pan Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Chyba gwiazda 2022 roku. Absolutnie najjaśniejsza. Zróbmy taką nazwę tego programu naprawdę. Dopiszmy go. Nie, że my tylko o tym gadamy. Dobrze, przynajmniej ten program się tak będzie nazywał. Tak, Mazurek Stanowski i Sutryk. Ale on przyjdzie później po pieniądze. A pieniędzy nie ma. I nie będzie. Ja się zastanawiam, on czy Messi, do kogo ten rok należał. A jednak wiesz co, no Messi miał tylko, umówmy się, jeden turniej, a on miał cały rok. Tak, to co można dać Jackowi Sutrykowi? Słuchaj, no ja, wiesz... Żeby się nie okazało, że zaraz mi powiesz, że wszystko ma. Tak, nie, zastanawiałem się długo, stwierdziłem, dobra, każdy wszystko ma, oprócz ciebie i mnie, no to stwierdziłem, to mu dajmy trochę rozrywki. No, pomyślałem sobie, kurczę, no jaką rozrywkę? No, może Monopoly takie, ale nie tam na Państwa Świata, tylko z Wrocławiem. Człowieku, on w Monopoly gra na żywo. To jest pierwszy prezydent miasta, który zrobił sobie grę w Monopoly na prawdziwym mieście, prawdziwych ludziach, prawdziwych ulicach. To jest gigant. To jest trochę przykre, co mówisz. To jest gigant. Monopoly, no tak, to możesz kupić sobie, albo swojej żonie, albo swoim dzieciom, no tak, a nie jemu. Co mu kupisz? Halę stulecia? Może on takie hale panie, to on tam już dawno ma. On tam przesuwa te wszystkie, buduje te domki, hotele, wszystko. No. Znaczy są ludzie, którym by się takie karty z Monopoly przydały. Na przykład karta wyjścia z więzienia. Jaszczur. O, na przykład, choć nie tylko on. 10 takie od razu. Jemu to talii 52 sztuki od razu, wiesz. O tyle spraw sądzisz. Ale tak, ale karta wyjścia z więzienia dla jaszczura, uważam, że to by był w ogóle, jakby zrobić taką petycję. 100 tysięcy Polaków by się podpisało pod tym. Pod kartą wyjścia z więzienia dla jaszczura? Tak. Taką... Moim zdaniem 200 tysięcy by się podpisało, żeby dać mu kartę wejścia do więzienia. Oczywiście, ale... że tak. Ale czy to się, czy to by się nie uzupełniało fantastycznie? Mhm. Wsadzają go, a on wyjmuje. I tak w kółko, wiesz. Jak w tych memach z Simpsonem, wiesz, co zostawia kapelusz, robi obrót i wychodzi. Tak jest, tak by to wyglądało. Ale dobra, Sutryk jest tu gwiazdą, właśnie, a nie Jaszczur. No tak, bo ty mnie zawsze tutaj sprowadzisz na manowce. No jeśli nie Monopoly Wrocławskie, bo on w to Monopoly gra, to co można mu dać? Ja chyba wiem. O. Nie co, tylko kogo. Kogo? Kogo. Damy mu kogoś. Ale ma przyjaciół, ma mnóstwo przyjaciół. Za mało. Ma 60 albo i 600 miast ja pod ci sobą. Pokażę, jaki prezent wymyśliłem.
Nie, no już się boję, znowu jakiegoś Niemca przyprowadzisz. Kolego, pozwól, chodź tu, kolego. Poznajesz mnie? Przepraszam, co to jest, drogi Krzysztofie? Robercie, to jest nagroda. Wielozadaniowy urzędnik publiczny. Lojalny, nie odzywa się, przyjmie każdą pracę w dowolnej spółce, może go wszędzie umieścić. Program wymyśli. Może być w Radzie Programowej Wodociągów. Tak. Ale równocześnie może być w Radzie Programowej Parku Wodnego. I w kilku innych miastach też rady obskoczy. Oczywiście, powiedziałem, wielozadaniowy. Można go umieszczać w dowolnym mieście w Polsce. Ma jakieś kompetencje? Żadnych. A, to jest idealny wręcz. Żadnych. Jest idealny Jackowi Sutrykowi brakuje już znajomych. Spółki są, firmy są, miasta są. Jezu, no tak. Dzwonią do niego, Jacek, pomóż nam. Pomóż nam, bo te wodociągi nie działają. My nie wiemy, co robimy źle. Masz tam kogoś? I on... Znaczy nie, właśnie odwrotnie. Dzwonią do niego, mówią, Jacek, ale słuchaj, nie, no właśnie on wodociągi pytają, działają, czy masz kogoś. Wodę mają, ale programu nie mamy do nich. Jacek, słuchaj. No, ale... I on mówi, słuchaj, bardzo chętnie bym ci pomógł. Bardzo chętnie, ale nie mam ludzi. No tak, bo każdy ma jednak ograniczoną liczbę znajomych. Nawet Jelenia Jacek, Góra, słuchaj. Gliwice, Tychy byli wcześniej. Tak, już. Robimy zapisy na 2024, wtedy trochę poprzerzucamy ludzi, ale nie mam ludzi. I my wychodzimy z prezentem dla Jacka Sutryka, będzie miał człowieka. Tak, jeszcze jeden człowiek, ze 30 lat pan obskoczy. Nie? Ale pomyśl, że to nie jest tak naprawdę prezent dla Jacka Sutryka, bo on przecież jest filantropem. To jest prezent dla jakiegoś miasta w Polsce. Dla wielu miast w Polsce. Dla wielu miast. Jeszcze nie wiemy dla których. Tak. Może być tak, że ogląda nas ktoś. Jakiś prezent miasta i na przykład chciałby, żeby to do niego trafiło. Niech on nam odpali działkę, baranie. Dobra. I'm talking about this. Może ogląda nas mieszkaniec jakiegoś miasta w Polsce. Nie prezydent, mieszkaniec zwykły. No i na co ci taki mieszkaniec z Ostrołęki? Ja mogę być mieszkańcem Ostrołęki. No, możesz być, ale może być prawdziwy mieszkaniec Ostrołęki. I on ogląda nasz program i się śmieje, haha, dają prezent Sutrykowi. A to jest, człowieku, dla ciebie prezent. Dla twojego miasta. Tak. On ci poprawi jakość życia. Owszem. Więc nawet nie wiemy, komu robimy prezent tak naprawdę. To jest piękne. Jak ci nie poprawi jakości życia, to ci chłopie da taką rozrywkę, bo jak on wymyśli program w wodociągach, to ty nie wiesz, co poleci, jak odkręcisz whisky kurek. Whisky poleci. O, na pewno. Z kranu. Więc to jest najpiękniejsze w tym prezencie, że do końca nie wiemy, kogo tak pięknie doświadczymy. Panie Jacku, do odbioru u nas w programie. Karty już pan ma, do bagażnika z nim i jedziemy. Krzysztofie, nie ma kobiet w naszym programie i to trzeba zmienić. No to będą. Proszę bardzo. Krystyna Janda. Krystyna Janda to w zasadzie za całokształt, ale i detaliczny dorobek ma całkiem spory, musisz przyznać. Ja lubię prezenty na czasie, osadzone w realiach. W realiach, w tym, co się dzieje. No tak, bo moglibyśmy dać jej zamrażarkę, ale ona już ma zamrażarkę w każdym pokoju, bo mrozi tam chleb. Tak. Poza tym teraz, jak jest mróz za oknem, to nie ma sensu... To ona wystawia w ogóle chleb przed dom. Ale żeby wtedy te ptaki tam zżerają. Nie. A, bo jest twardy jak kamień. Tak. No to nie zżerają. No, więc ta ona ma chleby już jeszcze z marca, ma tam, wiesz, ona ma opisane tam flamastrem, kiedy kupiła. Nieważne. Kolekcja, Boże. Muzeum Krystyny Jandy będzie wyglądało jak muzeum piekarstwa. Jak u ciebie wiesz, wszędzie są wina i ty patrzysz, ten z 2016 roku, to ona podchodzi, bochenek czerwiec 2018, no to był dobry czas dla chlebu. Rozmrozimy go dzisiaj. No dobra, pani Krystyna. Ale nie, ale... Zamrażarki pani od nas nie dostanie, bo pani tak. Skoro zamrażarka nie, no bo ma, no to... Co ci przychodzi do głowy? Coś na czasie. Prezent, coś na czasie, coś osadzonego w obecnych realiach. To musi odpowiadać potrzebom Krystyny Jandy. No, na tu i teraz. Ostatnia historia z Krystyną Jandy to jest dramatyczna historia, bo Krystyna Janda obawia się o swoje życie. Spisek. PiS uknął spisek. Tak. Tak. Chce skompromitować, zniszczyć Boże dorobek drogi, Krystyny Jandy. Boże drogi. Chcą z niej zrobić Jerzego Sztura. Tak. Czyli chcą sprawdzić... Złapać ją, tak. Jak jedzie po pijaku. I taką Beatę Kozidrak z nią chcą zrobić. Upiłam się tobą. No bo słuchaj, bo to wypowiedź jest ostatnia jej. O. To już dziś rano. To już zupełnie ostatnia, już innych nie będzie. W sensie, że dziś, tylko ona to powiedziała parę dni temu. Dziś rano badano mnie alkomatem. Moim zdaniem czekali na mnie. Pewnie przed wyborami dobrze byłoby kilka osób złapać na czymś kompromitującym.
i wszystko spuentowała. Jak to kompromitujące? Przecież ona uważała, że nic takiego się nie stało, że Jurek nie popełnił wielkiego błędu tam. Spuentowała to wszystko słowami: muszę się pilnować. Czyli rozumiesz, już miała sobie golnąć i wsiąść za kółko, ale mówi: nie no, przecież ten zły PiS zaraz mnie zatrzyma, więc muszę się pilnować. Znam waszego komendanta, świta Zdzisław Frona. Co chcesz dać? Kartę wyjścia z więzienia oddaliśmy Jaszczurowi. Alkomat. No, oczywiste, najprostsze prezenty są najlepsze. Pani dmucha Krystyno. Dmucha sobie w ten alkomacik. I pani będzie wiedziała, można, nie można. A mało tego, zawsze powinna mieć go przy sobie. Zatrzymuje ją policja, mówi... Ona zamiast dowodów wyjmuje, przepraszam, to alkomacik, od razu dmucham. Ale nie, właśnie mieć swój dla weryfikacji. Policja, bo jest spisek, podaje swój, ona dmucha 2,7 promila, a bierze swój 0,0. Rozumiesz? U niej zawsze 0 będzie. Możemy też taki zepsuty kupić, żeby od razu wskazywał 0,0. Oczywiście. Ale dla taki weryfikacji. Normalny, to błagam cię. Taki normalny to na samym, że każdy kupi, może sobie kupić. Poza tym taki normalny to wkurza, bo dmuchasz i okazuje się, że nie możesz jechać. Nie? No, ale tak. A to byłby idealny alkomat. Ja nie sugerujemy, że Krystyna Janda jeździ po alkoholu. Ale to byłby idealny alkomat dla każdej gwiazdy. Dmuchasz, 0,0. Siadam, jadę. Tak, to taki też możemy komuś kupić. No. Sami takiego używamy, nie? Ale nie śmiejmy się, tak wiesz co, bo to naprawdę jest przykre, że na naszą gwiazdę czyhają policjanci. Po prostu wiedzą, tutaj mają informacje na ucho, wsiadła do samochodu, zaraz rusza, będzie jechała ulicą Puławską. Jest u was za 500 metrów, 400, 300, dobra, łapią, pum, pum, pum. Rozumiesz? Rozumiem. Pani na bok, proszę dmuchnąć. To jest przykra sprawa. Zasmuciłeś mnie. Porozmawiajmy o czymś weselszym. Nie wiem, czy będę w stanie. Edyta Górniak. O, nie rozweseli cię to nazwisko. Słuchaj, zobacz, jak ona się fantastycznie trzyma, prawda? Jak wygląda fantastycznie, jak znakomicie. My, żeby tu wystąpić, to musimy wam powiedzieć, to gdyby nie Gabi, to wyglądalibyśmy znacznie gorzej. Ona nas wymaluje i mamy takie mordy z grubsza przypominające ludzi. Ja się zastanawiam nad czymś innym. Wiem, ona ma 4000 lat, wiem to. No. Zastanawiam jak się. Jak ona cudnie wygląda. Ale poczekaj, co mnie zastanawia. Że ona ma za sobą wbrew pozorom tylko 2000 świąt z hakiem. Wcześniej Bożego nie Narodzenia. Świąt, wcześniej nie prawda. Było świąt Bożego Narodzenia. Jezu, bo się nie dostawała prezentu. 2000 lat nie wiedziała, co się dzieje. I potem nagle taka zmiana w jej życiu, że zaraz, co ci ludzie powariowali? Rozumiesz? Ona pamięta czasy, gdy nie było gwiazdki, gdy nie było świętego Mikołaja. Ona pamięta czasy. Żadnego świętego nie ona było. Ona pamięta czasy z Sumerów, gdzie byli tacy, gdzie były takie filmy, może kupimy jej figurki tych naćpanych Sumerów. Widzisz, jakie one mają oczy. Tylko żeby się nie okazało, że ona sama je robiła na przykład. Że kupisz jej coś, co ona zrobiła sama. Cholera, bez sensu. Ja bym jej kupił zegarek. Małą piramidę. Ale słoneczny. No co? No, coś, co będzie jej przypominało czasy młodości. Tak, tak. No, dużo jest takich pomysłów na czasy młodości Edyty Górniak. Zegar słoneczny, jakieś nieduże piramidy. Ale w ogóle ja uważam, że to by był cudowny wywiad z nią. Gdyby zapytać ją, pani Edyto, co robili ludzie 24 grudnia, zanim nie było świąt? Rozumiesz? Tak, to prawda. Jak pani pamięta dzień narodzin Jezusa? Czy pani wiedziała już wtedy? Nie, nie, to jakaś gwiazda, ale ona była daleko, na przykład spała wtedy, jak była ta gwiazda, więc... Jedyną gwiazdą była Edyta wtedy. tak naprawdę to możemy jej wykupić jakąś wizytę, co? Wizytę gdzie? No, kogoś mądrego. Ale chciałbyś ją izolować w tworkach? Nie, zacznijmy od wizyty po prostu. Słuchaj, ja bym jej dał po prostu coś, co się daje kobietom. Umówmy się, ty nie wiesz, co się daje kobietom. Kobietom, które się lubi, kocha, ceni, daje się na przykład kosmetyki. Każdy lubi kosmetyki. Ty lubisz kosmetyki, ja lubię kosmetyki. Znaczy, ja najbardziej lubię takie 07 kosmetyki. Takie czerwone albo białe, wytrawne. Ale na przykład możemy jakiś krem jej dać. Krem. Krem. Dla osób... No, taki dostosowany. Zaawansowany dostosowany wiekowo, do wieku. Łagodnie mówiąc. Wygląda cudnie, ale są takie kremy? No na pewno są. Znajdziemy. Chłopaki znajdą. Teraz, mój drogi, dość tego. Dość już tych kobiet. Pora o kimś młodym, kimś mniej znanym, kto wkroczył na scenę polityczną i w ogóle scenę, zwłaszcza memetyczną, przebojem. A potem odjechał rowerem. Próbował. Próbował odjechać. Franciszek Sterczewski, poseł.
To jest jedna z moich ulubionych postaci, bo on zasłynął w ten sposób, że jak został posłem, to przyszedł do Sejmu na ślubowanie i wszyscy się śmiali, że buty miał brudne. Moje wspaniałe buty, dzięki którym zdobyłem nową pracę właśnie w Sejmie. Później był ten słynny bieg. Bieg z torbą. Bieg z torbą ku Białorusi, ku tym nieszczęśnikom na granicy. Wczoraj do migrantów z chlebem i lekami próbował się przedrzeć Franciszek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Tak. Zatrzymali go. Ja się zastanawiałem, czy w związku z tym mógł kupić jakąś inną torbę, może z Biedronki. No wiesz, torby z Biedronki są w tym roku bardzo modne, jak się okazało. Zwłaszcza wypchane walutą. Ale... No ale nie, no dobra, no torba, sprzęt do biegania, to wszystko już ma. Mogę coś ja powiedzieć o nim? No. Że on jest, powiedziałeś, że jest memiczny. No, albo memetyczny. On jest tak infantylny, że wszyscy politycy poważni w tym kraju, jak dorośli ludzie, tracą prawo jazdy. Tusk, Schetyna, normalna sprawa. Przekroczył prędkość, tak. Wiadomo. No. A on stracił kartę rowerową. No jak możesz brać poważnie gościa, który stracił kartę rowerową? Moim zdaniem to była karta biblioteczna. Nie, no jak możesz brać poważnie człowieka, który ma już dowód osobisty i traci kartę rowerową? No bo jechał rowerem na bani, no ale w ogóle, powiedz mi, czy on teraz może jeździć rowerem? W sensie, bo ja nie mam karty rowerowej, a jeżdżę rowerem. Więc... Nie, ale jeśli zostałby skazany, ja nie wiem, on chyba nie został, bo jest posłem, to wtedy... Ale zrzekł się chyba immunitetu na rzecz do tej sprawy. Jezu, nie wiem w takim razie, a co mu chcesz kupić? Może do puenty, wiesz, bo tak będziesz mówił o nieszczęściach, które go spotkały, jak na przykład pisowski reżim, który się na niego zasadził, jak na Krystynę Jandę, to co mu chcesz podarować, mądralo? No co dasz Frankowi Sterczewskiemu? No. A few minutes later. Słuchajcie, bo to prawda, myśmy myśleli, co dać Frankowi Sterczewskiemu, bo uważamy, że zasługuje na prezent jak mało kto. A nie wiemy. Nic nie wiemy, nic nie przychodziło. Słuchajcie, nie może to być samochód, ani rower, ani motorower, ani motorynka, ani skuter. A rolki? Rolki. Miał brzydkie buty. To mu kupisz ładne rolki? No. No może rolki, jeśli macie jakiś lepszy pomysł. Albo wrotki, we wrotkach by lepiej wyglądał niż na rolkach. Wrotki ja proponuję. A ty jak wyglądasz? A potem będą mówili, że musi na przykład odpięły wrotki, prawda? Będzie się to wszystko zgadzało. Ale dobrze, kontynuuj swój dobra, apel. To nie, ja chciałem powiedzieć tak, że nasza propozycja to są wrotki albo rolki. Jeżeli macie lepsze pomysły, to piszcie na dole, co dać Frankowi Sterczewskiemu. Tylko wiecie, w jakichś takich rozsądnych kwotach, bo mamy do dyspozycji tylko torbę z Biedronki wypchaną walutą. To jest 600 tysięcy euro. No. Więcej nie mamy. No tak. Bo to się okazało, że on jest synem Tuska. Jakby co to jego torba. Ale aż wiesz, co sobie wyobraziłem? Ja mam dziwne wyobraźnię. Ja wyobraziłem sobie te schody w Sejmie. Mm-hmm. Jak Franek Sterczewski w rolkach po nich idzie, żeby się nie wywrócić, rozumiesz? Albo do mównicy podchodzi. Aha. To by pasowało do jego wizerunku. Mm-hmm. Do jego wizerunku, aby pasowało absolutnie każde No, garnitur by nie pasował i wypastowane buty, a rolki jak najmniej. Ale skoro jesteśmy przy posłach. Tak. Mieliśmy posła z jednej strony, porozmawiałem o pośle z drugiej strony. Znaczy, posłom z PiS-u chciałbyś coś dać? Jakimś? Oni wszystko sami biorą sobie. Myślisz, że spółkę Skarbu Państwa. Panie, już mam tyle, nie, daj pan spokój. Co można im dać, jak oni wszystko sobie wezmą? Wszystko sobie wzięli, to prawda. No to może na przykład Grzegorz brał. To jest poważna figura. To jest fikołek dobry. Tak. No ja bym mu dał na przykład jakąś gustowną szczepionkę. Mhm. Okej, okay, ale siłą? Nie. Tak. W sensie wbiłbyś? Czy tylko mu podarował? Wbiłbym się do niego i podarował mu. Aha. Ale to on się wbija do szpitali, nie wiem, czy pamiętasz. A, zwłaszcza psychiatryczny. On odwiedza takie miejsca. Chyba chamstwem by było. I to takim naprawdę poniżej nawet mojego poziomu, gdybym powiedział, że kaftan. Nawet kaftan w barwach Ukrainy. Nawet. A wiemy przecież nie od dziś, że Grzegorz Braun jest znanym Ukrainofilem. No tak, w sumie powinniśmy może docenić jego działalność na rzecz Ukrainy. Tak, i na rzecz pojednania. Tak. I co mu podarować? Tryzuba. Ja bym mu podarował takiego tryzuba. Wyglądałby trochę jak taki ten tam wodnik w Gdańsku. Neptun. Który się nazywa Neptun. Ale wyglądałby godnie. Wyobrażę sobie na przykład takiego... Grzegorza Brauna z tryzubem w Sejmie. Albo znowu Ukraińcy mogliby go nagrodzić granatnikiem. Też nie. Granatnik już był. Już był, wiem. Dobrze, czyli kaftan nie, gustowna szczepionka zawsze się przyda?
taki drobiazg zawsze się przyda, kosztowny. I jednak tryzub, tak? No dobrze, za wszystkie pozytywne słowa, jakie powiedział na rzecz Ukrainy. Posłuchajmy. Jakież to jest upokarzające i jakie to jest straszne, jakie to jest sprzeczne z całą naszą tradycją, że to my mamy utrzymywać tę żelazną eurokołchozową kurtynę, prawda? Że to my mamy trzymać na dystans tych naszych pobratymców, tych naszych braci, dzieci tej samej cywilizacji. Mam. Co masz? Mam kogoś, wymyśliłem. Bo mówiliśmy, że ludzie wszystko mają. Tak. Mam kogoś, kto nic nie ma. Rozumiesz? Nic. W zasadzie... Wszystko możesz mu dać. Piotr Kraśko. A, poczekaj, ale w zasadzie nie jesteś pewien, czy on istnieje. No już ustaliliśmy to. To jest wytwór zbiorowej wyobraźni jakiejś. Ustaliliśmy to już, że jest możliwe, że on, że nie istnieje Piotr Kraśko. Chciałbyś mu nadać PESEL na przykład? Jemu można wszystko dać, bo on wszystko stracił. To prawda. To jest człowiek, który nie płacił podatków, bo formalnie nie istniał. Nie miał PESEL-u, nie miał tak. nic. Nie miał prawa jazdy. Nie. Czy możemy mu dać prawo jazdy? Nie mamy takich uprawnień. No, nie mamy. Ale możemy. Możemy, w zasadzie co możemy. To na raz. Piotr Kraśko tak, jakbyśmy mu na przykład nadali polskie obywatelstwo. W ogóle jakiekolwiek. To znaczy taki akt, żeby mógł pokazać, że urodzenia, że istnieje. No, dajmy mu PESEL, mówię ci, dajmy mu PESEL. Załatwisz to? Załatwię to, przecież to wiesz. Jak mówiłeś, tam PiS jest strasznie, wiesz, przekupny. No im tam coś. PESEL dla Piotra Kraśki. Tak, to jest nasza inicjatywa. I to taki PESEL czysty, w tym sensie, że tam nie będzie żadnych, wiesz, długów do zapłacenia. Nie, w życiu nie. Nówka sztuka nie śmigane. No, to idealnie. No. To mamy Piotra Kraśka. Krzysztofie, jest osoba na końcu, która musi się pojawić. Była last obecna w bardzo... list. Tak, była w wielu naszych programach. Kobieta. Barbara Kurdej-Szata. Ona nie wiem, posłuchaj, zamiast siedzieć sobie, z tego co wiem, to chyba ją pognali, nie? I z Playa, i z tego chyba tam, wiesz, nie? Prezent dla niej wymyślić nie jest łatwo. No bo co, no, znana jest z tego, że no, jej polszczyzna, powiedziałbym, taka, no, nie jest przesadnie rozwinięta. Zna tylko no i co więcej, no, to, ale słownika jej nie podarujemy. Ona już coś dostała w zeszłym roku. Co dostała? Histerii. Tego nie możemy jej znowu podarować. Tego też nie dam. Bon na histerię na przykład. Nie ma czegoś takiego. Słuchaj, pastylki na histerii. Co dostają ludzie, którzy się tak zbłaźnili? Nagrody. Oczywiście, oni dostają nagrody. Jak ktoś się wygłupi, ale jest to związane z Białorusią, to dostaje nagrodę. Jak może... ta od Ibrahima. Pamiętasz? Pamiętam. Ta dziennikarka, co dostała nagrodę za to, że nagrała reportaż. Ja nie wiem, co ona tam zrobiła z tym Ibrahimem, moim zdaniem go wykreowała, ale w każdym razie tak, tak. Ibrahim, ale to w ogóle dostajesz Grand Pressa za największy, za bzdury roku. Tak. No. Wtedy dostajesz Grand Pressa. To ona też powinna jakąś nagrodę tak. dostać. Tak. Ja bym dał jej jakiś puchar, słuchaj, tak, może taki. Taki puchar. Co za ma... Aleś mnie... To jest puchar na miarę Barbary Kurdej-Szatan, a nie to. No nie, pani Barbaro, ma pani do wyboru, a w zasadzie jak pani zechce, pani sobie coś może pani wybierze. Dowolny puchar stąd zabrać. W sumie pani wszystko może w tym kraju. Ona nawet nie potrzebuje karty wyjścia z więzienia. Ona już na etapie procesu przynosi swoją kartę i mówi... Dzień dobry, mam kartę wygranego procesu. I wtedy jest... Dzień dobry, ja z justicji, pani no. Basiu, to prosimy o autograf i rozstajemy się. Ona jak nawet takie rzeczy ma, no tylko nagrodę można jej przyznać. Dajemy w związku z tym ostatnią naszą nagrodę pani Barbarze Kurdej-Szatan. Wam dajemy nagrodę za to, żeście to znieśli. Wszystkiego dobrego z okazji świąt. Życzę dwóch pajaców w swetrach. Dobranoc, do widzenia. Pa! Thank you.